Cześć, z tej strony Ania Games, a ja witam Was tutaj w naszym Bluepoint Service. Co się zmieniło, to tyle, moi drodzy, że dodali fajną aktualizację, która wprowadza ubrania dziecięce. Oczywiście na razie wydaje mi się, że wprowadzili, mam tu marki, meble, czyli mamy tutaj dzieci po prostu. Dzieci. To jest super. Mamy dziecięce postacie. Mam trzy marki do odblokowania i nie wiem, czy te dwie to nie są właśnie dzieci. Tak, bo jest 23 poziom, widzicie, i 32, więc to prawdopodobnie są kidy. Fajnie będzie to odblokować, myślę, że to zaraz zrobimy. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, dalej jestem mimo wszystko w przebudowie i dalej muszę patrzeć na to, że jednak najpierw muszę to ogarnąć, tak? Muszę kupić, mam 26 tysięcy. A, i co najważniejsze, usunę Cloud Passa, jak na razie. Prawdopodobnie kolejny sezon, czyli trzeci sezon będzie gdzieś w dalszym. Mogę sobie dokupić, odblokowuję naklejkę, bo ja lubię mieć wszystko. Oczywiście wszystko możecie za te pieniądze dokupić. W ogóle usunęli te kiki pojcy. Te kiki. Pamiętacie te kiki, kiki? Nie ma tego już. I znowu przewrócili półki na buty i chyba podwyższyli nawet cenę, bo wcześniej były, znaczy wcześniej były za kiki pońcy, a teraz po prostu tych kiki nie ma. W sumie to było bez sensu, więc fajnie, że zmienili to na normalne. Tutaj, ja nie wiem, czy to było i to. Ja nie pamiętam, wydaje mi się, znaczy tak rzucałam sobie okiem w tą stronę i wydaje mi się, że tego tutaj nie było. Ale mogę się mylić. Dobra, tu moi ludzie pracują. Co ja chcę zrobić? Ja na pewno chciałabym zacząć się rozrastać. Czyli pamiętam, że zbierałam 32 tysiące na obszar kolejny w sklepie i to jest mój cel również na dzisiaj, bo chcę poszerzyć jak najbardziej sklep i dopiero potem. Mogę również nowy projekt zrobić, więc wszystko bym chciała po kolei. Widzicie, nowy projekt za 5 tysięcy, ale najpierw będzie to sklep. Wydaje mi się, że wszystko mam, oprócz tutaj spodni, które właśnie donosi ktoś. I będę musiała, wiecie co zamówić? Zamówić, moi drodzy, te okrągłe rzeczy. Z3 i tu pod sklep. Daj. Widzicie ile tego na ile... O Jezu, ten... Bo tak, bo ja robiłam projekt. Ja wiecie jak to jest, jak się nie gra chwilkę. Potem się wchodzi do gry i jednak, o kurde, faktycznie to robiłeś, nie? Robiłam, znaczy no. O to mi chodzi. Dobra. Tak. I sprzedaję, bo mi to nie będzie potrzebne, bo mi się nie podobają. Nie wiem jak wy co sądzicie o tym, ale mi się w ogóle, ale w ogóle co tu się rozwaliło? Chyba, że ja to rozwaliłam. Oh, Jesus, nie mam tego, nie mam tego. Oho, oho, już widzę coś, co mnie ominęło. O czym zapomniałam. No, to muszę wydać teraz pieniądze. No, nie ma, przeproś teraz. Zapomniałam o swoich rzeczach i teraz mam. To muszę to kupić. To nie będzie 11. 20, no i tam tą sukienkę. No, będzie mi ciężko zaraz. Nie, no żartuję. Łatwo, zaraz dozbieramy wszystko. Niech oni tam robią, ja tutaj po... Aha, ta półka. Kurde, tą półkę kupiłam. Na co ja kupiłam tę półkę? Tutaj na to? Jesus, ja nie wiem. A będę mogła ułożyć? Tak z ciekawości? Mogę. Czyli dobrze, równie dobrze. Może być na tym. I może być na tym okrągłym. A zaraz zobaczymy, jak na tym okrągłym pasuje. Ale to zaraz. Oj, rzuciłam, przepraszam panią. O, tutaj dokłada, dobra. Znowu rzuciłam. Ten głośnik mi to przeszkadza, zaraz zobaczymy. Ej, i to ładnie wygląda. To ja tego nie potrzebuję w ogóle. R-ka. Ja w ogóle tego nie potrzebuję. Ja nie wiem, po co ja to, takie rzeczy kupuję i tracę tylko pieniądze na to. I tak samo w tych przypadkach, w tym w ogóle, ja nie, ja chyba zmieniam tą koncepcję, wszystko będzie na tych.
na wszystko, no wszystko będzie okrągłe, bo jak na razie nie mam miejsca i mi się to nie podoba, że nie mam miejsca. Ja muszę mieć miejsce. Przymierzanie też będę powiększać, jak już będę miała, wiecie, więcej tam miejsca, to po prostu tą poszerzę w tą stronę, tu dotąd, potem to jakoś wezmę. No, po prostu poprzestawiam to, zobaczycie sami. Jezu, te spodnie mnie tu drażnią. O, nie mogę tam przejść. Ja chcę wyciągnąć. Chcę wyciągnąć to pudło. Dziękuję! Mam pudło. Już, to bierzemy. Tu. E. R. I teraz te spodnie. I jup. Tutaj też brakuje tych rzeczy. O, masakra. No i zobaczcie, ile miejsca teraz jest, ile place'a. Really. Matko, tylko te okrągłe to tak naprawdę upraszczają to wszystko, albo tak się wydaje, nie wiem, jak wy sądzicie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak wam się to w ogóle podoba, jak leży i w ogóle jak wam się podoba moja gra. O. Dziękuję oczywiście za wszystkie komentarze, które tam zostawiacie, porady, wszystkie łapki w górę, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Pod względem tego, że po prostu wiem, że wam się na przykład coś podoba, albo nie wiem, albo chcecie tego więcej. Dobra, tutaj muszę trochę posprzątać. Wiem, że na pewno to muszę wziąć, bo to jest moje. I poroznoszę to tu po prostu. Muszę potem posprawdzać, co tam leży. To jest damskie. Damskie jest tu. To jest męski kostium. Męski kostium jest tu. No tak, bo miałam jeszcze ogarnąć sobie tu całą półkę, ale to na spokojnie widzę. Spodnie są tutaj. No i gitara. Oj, wszystkim rzucam dzisiaj. Taka dzisiaj jestem rozrzutna. A gdzie? Czyli ja nie mam pudełka? Ja nie utworzyłam sobie pudełka do tego, dobra. To już wiem, co zrobiłam nie tak w takim razie. Dobra. I tutaj już. Uj. Ten głośnik mnie tam drażni. A sorry, że takie przerywki w ogóle. Że to tak może przerywać delikatnie. Ale już wiecie, więcej rzeczy jest. I tutaj już wszystko zaczyna tak... wiecie, szwankować poniekąd. Dobra, jak tam to wygląda? Dobra, potrzebuję tych stojaków. Znaczy tych stojaków. Tak. Znowu ruszam. Marki, meble. Tak, tego. 5. Niech przyjedzie. Dawaj. O, F. I zaraz rzeczy muszę tutaj to. Bo to też mnie strasznie drażni, jak chodzę. R. No i patrzcie, ile miejsca. No nie wierzę. Nie wierzę, że ja tak coś takiego odwaliłam, że ja wcześniej o tym nie pomyślałam. Już. Aui, na razie to postawimy tu. O. Nie. R. No i patrzcie. No miejsca. I tam jest jeszcze z rozłożonymi, to też trzeba. A muszę to wszystko poogarniać, moi państwo mili. Także będziecie widzieć, będziecie świadkami, jak tu się wszystko, jak się tu historia robi. O, taka historia. Ui. E. To muszę położyć. O, mogę postawić? Przepraszam. O, tu bym chciała to postawić. O, i mamy pięknie. Teraz idę po następne. Ciekawe, jak to będzie na nagraniu, czy też się będzie tak delikatnie ścinać. W ogóle nie wychodzę tutaj i żadnych ścinek nie mam. Ale wejdę tylko do tego sklepu naszego tutaj ulubionego. I zaczynają się ścinki. A to przez to, że w ogóle jest po prostu za dużo, tak. Te bluzy, znaczy to są koszule. No jak coś wprowadzą fajnego, jakiś asortyment na te różne bluzki i inne tego typu rzeczy, to będzie rewelacja, bo jak na razie to wiecie, to jest wszystko w fazie wstępu. Chciałam powiedzieć.
fazie przygotowania. I no, jest jak jest. Dobra, tu ta koszulę, te koszulę. Już F. Czego? Czegoś nie możesz... Ale modna jest tutaj. Chyba, że po prostu jest zestawiona i on tam nie może przejść, a to jest probably. Już. Ja co odcinki zmieniam pomysły na to, co chcę to robić. Ale co do tych nie zmieniam zdania, że to jest dupa, a nie robota. Ty możesz mieć położone. Dobra, zaraz. Co tu miało być? Co ja miałam zrobić? A wiecie kogo, kto by mi się przydał jeszcze? Tak patrząc okiem uzupełniacze zapasów. Tak, oni by mi się przydali. To na 100%. Magazynu, pracownik. No tak, szczerze, niekoniecznie. Dobra, wciskam N. Mamy 30 tysięcy, musimy rozpocząć kolejny dzień. Ja muszę przestawić tam, bo tam dojścia nie mają. A mogę, jakbym poukładała to kolorami, to byłoby zajebiście, nie? Kolorami albo, nie wiem, na przykład markami, albo... Na pewno zrobię segment kobiecy i męski. To jest szur, że będzie z jednej strony kobiecy, z drugiej męski. To zrobię szur. Ale też zrobię dział butów i tak, takie działy. Działy zrobię i będzie super. Będzie naprawdę super. Będzie rewelacja. Teraz zapłacę sobie rachunki. Zobaczę, czego mi brakuje na przykład na stanie, na hurtowni. No trochę tego brakuje. Troszkę tego brakuje. Meble nie potrzebuję na razie. No te dla dzieci. Marki. Te marki też trzeba pamiętać. Tu projekt kolejny będzie zaraz. A już jak jest 40 level, to już tak, nie chcę się za bardzo wbijać. Okej, tu mam multum tych zamówień, powiem wam szczerze, bo nic nie robiłam. Zobaczcie sobie to. Multum. Ja po prostu nie robiłam tego. A ktoś. O, moje projekty, to mogę zrobić. Co on tam chciał? 7. 2, 3, 4. Wiecie co? Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Trzy, jeszcze dwie. To mogę zrobić na lajcie. Moje projekty, nie widzę w tym żadnego problemu. Bo to są fajne projekty. Ej, ale ta koszulka też zajebiście wygląda, mega. 4, dobra. Dobra, poszło. Dostarczono pierwsze zamówienie. No nie, to nie było pierwsze, ale okej. Niech będzie, po prostu się zbugowało pewnie do doświadczenia. Okej. Czy coś tu jeszcze? Dobra, ile mamy? 32. O, i super. I teraz nie hurtownia, tylko kierownik sklepu, obszar. Dziękujemy bardzo, kupiliśmy kolejny obszar. Super to wygląda. No tak, zwiększyłam. Podłogi. Nie pamiętam już. A nie, to jest ścian. Podłogi to jest to. Oczywiście można swoje kolory, ale ja wolę takie ściany gotowe. Bardzo ładnie przynajmniej sklep wygląda. No i tutaj już mamy miejsce. I to jest fajne. Teraz możemy kombinować z innymi markami. Ale najpierw sobie poczekam. Na spokojnie wszystko. Nie ma pośpiechu, porobię sobie zamówienia. Jeżeli są zamówienia na przykład z mojego... Zamówienia online też mi coś nie pasuje na przykład. Mogłabym... 9 trampków. Nie, tego nie chcę. Nie ma już trampków moich? No dobra. I jeszcze 6. Ja nie widzę, nie.
Są czapki. Trampy, trampy. Cztery. Czyli jeszcze dwóch. Ui, już jest noc. Kupię sobie reklamę. A co się będę? Dlaczego by nie? Kupiłam sobie reklamę. Ui, mamy to. Ale ten stojak dziecięcy jeden, już 8 tysięcy? Nie, 6 tysięcy. Ten stojak jeden, dziecięcy, na przykład boy, to sobie kupimy, co? Zrobimy jeden taki stojak boy. Przynajmniej jeden. Dawaj mi ten stojak. Nie, co ja odwaliłam? Straciłam tylko pieniądze. Nikt tego nie widział. Nikt tego nie widział, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Nie wie, co Ania odwaliła, bo Ania odwaliła nic takiego w sumie. Nic takiego nie odwaliłam. Jakby co, to nie ja. Wszystko, co złe, to pamiętajcie, to nie ja. To ktoś inny. Dobra, to jest... To nie byłam ja. Zaraz to wszystko poukładamy, tylko pozamawiam to, czego brakuje. Żeby mogli... nawet zero. Nie pilnowałam butów. Nie? Niebieskie to. Jeszcze tam ktoś kupuje, więc... Będzie... Będą pieniądze. Wow, ale się doprowadziłam do stanu niezłego. Wow. Ale to muszę mieć. F. Myślałam, że sprzedałam to. A tu mogę? O, i stoi sobie. Nice. Dobra. Ile mamy? Na minusie. Minus 9. No, mówiłam, że tak jest. Dobra, otwieramy. Rany boskie. Dużo tego. Dużo, dużo. A uzupełnione, uzupełnione. To teraz idę w tą stronę. I robię coś takiego. Ale no, muszę trochę pokupować, bo... Widzę, nie ma. Za dużo. Dobra, a świeciło się. Chyba, że dołożyli. No w każdym bądź razie lipa. Dobra, tutaj. Ja tu mam. Tu są jeszcze wieszaczki. We can be friends. Da-ra-ra-ra-ra. O, R. I mamy to. Teraz kolejny. Ten dzieciak machał? Nie, Boże, jakie miałam zwidy cholerne. Nie ma już wieszaczka? Nie ma. No trudno, jak trzeba, to nie ma. Co to jest? Jednak jest. A ślepym być dobrze. Znaczy, miało być niedobrze. Ale. Zawsze to coś. I teraz mamy trochę przestrzeni. Można by było to poukładać. Można by to poukładać inaczej, ale jak na razie jest dobrze. Jest fajnie. Fajnie się bawię. Nie wiem jak wy, czy się fajnie bawicie, czy nie. Ale jest spoko. Naprawdę jest okej. Masakra. No bo czegoś nie mam, to dlatego minus. Ale mogłabym robić jakieś zamówienie. Dobra, dwa sweterki. Po prostu porobię sobie zamówienia i tyle. To mnie wyniesie wtedy, znaczy więcej pieniędzy zarobię. 8 koszul takich. Chyba tych. O, to sobie doniosą. Mam 3 kasjerów, to też fajnie. Więcej pieniążków. Już. O matko. To jest to. Ile?
10. Też doniosą. Dobra. Panterę, ale najpierw jeszcze tutaj spodenki widziałam. Tu były. Ile? 8. Oddaję 2. Parę spodenek. O, już mogę zamawiać. Już mogę zamawiać tamto. Bluzki były ostatnie. I robię kolejne zamówionko. Tu po jednym. A, nie. I tab. Leggingsy. Uj, a nie. 10? 10. No i 2 się wpadną. Spoko. Proszę bardzo. We can be friends. Coś skrzeczą, że czego nie ma, ale... Jezu, wystarcza... A, bo ona ogląda. Czegoś nie masz? Czego ona powiedziała? Leggingsy kobieta, ale... Czekajcie. Ty... Są. Może po prostu jest to za duży ścisk. Nie wiem, teraz będzie ok? Ok, teraz może być ok. Podkoszulek. Kobieta. Dobra, tutaj musi być pouzupełniane, bo widzę, że... No, że nie jest na razie. Ile mamy? 9 tysiaków. Niech uzupełniają. Za 9 tysiaków, oprócz tego, że muszę tutaj zapłacić, to moi drodzy, możemy kupić Marę. Kupmy. Wtedy kupmy też... Tam 4 chyba były. 4 stojaki. Kupujemy 4. Produkty. Produkty wcześniej powinny być. Tak są. Dobra. Kupiliśmy. To są produkty dziecięce. I teraz tak. Wow! Nawet dzieci są oznaczone. Super. A tu dziewczynki. Nice. Oj. Jeszcze pewnie buty dla dzieci są... Czy inne tego typu. Gdzie jest jeszcze dziecko? Tu jest chłopiec. O. O. Ciekawe, czy na projekcie, na projektowaniu, aż kupiłabym ten projekt, albo zobaczyła, czy na projektowaniu będzie można mieć tego dzieciaka. Teraz zobaczymy. O, mama. Te wieszaki. Oni tam uzupełniają, a ja potrzebuję wieszaków. O, te wieszaki. Nie wiedziałam, że tak się da wyjść. Tutaj to w szoku jestem. O, i sferę kiców. I dosków też zrobimy. Najpierw wieszaki porozstawiam. O. We can be friends. We. Trochę. Muszę pochodzić. A w ogóle powiedzcie, jak wam się podoba aktualizacja, która teraz weszła, to o niej sądzicie, co sądzicie o kidoskach. Sferę dla kidosków mamy. A i tak będę powiększać sklep i tam będą kidoski na razie. Wszystkie marki nowe. A mały sklep. Będą 4 kidoski. Znaczy, on już jest, ten sklep już jest duży. Patrzcie, tu mamy przestrzeń. Tu źle jest po prostu zagospodarowana. Ta przestrzeń jest źle źle po prostu poprzestawiałam wszystko. No tutaj na bank chcę zrobić tą nasze projekty. Buty też chcę, żeby były w takim miejscu, gdzie są wszystkie buty. Czyli chcę odblokować tamto. Tu będą nowe rzeczy jak na razie tam za tymi butami.
tutaj zrobię kobiecą sferę, a tutaj może męską, ewentualnie tu kobiecą, a tam męską, ewentualnie tu kidosą, potem kobiecą, potem męską. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam, a wy jak myślicie? Na pierwszy ogień, jak wchodzicie do sklepu, na przykład tu po prawej mężczyźni, tu po lewej kobiety, a tam kidoski? Czy jak wy sobie wyobrażacie sklep i jak lubicie, żeby było w sklepie? To jest ważne. I to możecie dać mi znać. Ej, ktoś mi sprzątnął te ubrania? Ciekawe. Dobra. Jeszcze ta dziewczynka. Tu. Oni tam uzupełniają jak na razie. Ale ładny kolor, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Lubię takie rzeczy. Ja bym chciała takie coś stworzyć, ale możemy pomyśleć w następnym odcinku. Także moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dodajcie znać. Jeżeli coś się nie podobało, również dajcie znać. A ja was widzę w kolejnym odcinku. Cześć i pa!